Witam Państwa serdecznie. Kolejny odcinek programu Kuchnia, Telewizja Mak z restauracji Viva Italia. Zgodnie z zapowiedzią sprzed 2 tygodni, chciałbym dzisiaj Państwu pokazać dwa kolejne przepisy kuchni włoskiej, chociaż jeden to tak nie do końca kuchnia włoska, ale to jest tak popularne danie, zupa, która już ogarnęła cały świat i w różnych regionach świata jest gotowana. Wywodzi się z Francji, jest to zupa cebulowa. Ale bardzo się przyjęła również w kuchni włoskiej. My tutaj w restauracji również mamy zupę cebulową, ale nie taką, jaką Państwu dzisiaj pokażę, ponieważ ta receptura od kilkunastu lat jest niezmienna i trzymamy ją w ścisłej tajemnicy, ale bardzo podobnie się robi. W smaku jest inna, a tutaj zrobimy to z serem gorgonzola, z dodatkiem tymianku. Co będziemy potrzebowali do zupy cebulowej? Potrzebujemy masło, oliwę, oczywiście cebulę, bulion warzywny, ser gorgonzola rozdrobniony i tymianek. I od czego zaczynamy? Oczywiście zaczynamy od pokrojenia cebuli. Cebulę będziemy kroić w piórka, w półksiężyce, po to, aby było ją fajnie widać. Przygotujemy zupę klarowną. Oczywiście w każdej chwili można tą zupę jeszcze zmiksować i mamy zupę krem. Możemy już w międzyczasie podgrzewać sobie garnek. Cebula jest dosyć intensywna, także od razu odczuwam wpływ olejków eterycznych. Wiadomo, że od razu przy cebuli się płacze. Jest kilka metod, sposobów na to, aby ona nie piekła tak mocno w oczy. Jednym ze sposobów jest namoczenie jej w zimnej wodzie. Ale to się kompletnie nie sprawdza przy robieniu zupy cebulowej, ponieważ olejki eteryczne, które są odpowiedzialne za właściwy smak zupy, przychodzą do wody, a na tej wodzie trochę tak głupio gotować zupę, no bo to się moczyło, pukało, nie wiadomo co. Więc warto jest wytrzymać, przeczekać i zrobić ją właściwie. Do rozgrzanego rondla wlewamy oliwę. Podgrzewamy, będziemy smażyć cebulę, oczywiście dodajemy soli. Przypominam, że solimy od razu cebulę, dzięki czemu możemy mieć niewielką pewność, że ona tak szybko nam się nie przypali, że puści szybko soki i będzie dalej chrupiąca. Sprawdzamy, czy olej jest już właściwie podgrzany, zaczyna się smażyć. Śmiało możemy już wrzucać naszą cebulę. Od razu solimy, delikatnie, soli nie za dużo, ponieważ będziemy używać bulion, który już jest słony. W momencie, kiedy cebula już będzie obtoczona całym gorącym tłuszczem, możemy dodać masło. Jedną taką słuszną łyżkę masła i mieszamy wszystko razem. Smażymy do momentu, kiedy osiągnie taki złotawy, już podsmażony kolor. W momencie, kiedy cebula już będzie miękka, a jeszcze nie będzie dobrze usmażona, dodajemy przyprawy. Świeżo mielony pieprz oraz pół łyżeczki do herbaty tymianku. Rozgniatamy go w dłoniach, żeby wydobyć olejki eteryczne i mieszamy wszystko razem. Taką cebulę, częściowo podsmażoną, zeszkloną, ale jeszcze nie mocno usmażoną, zalewamy białym winem. Tak, żeby przykryło nam całą cebulę. Oczywiście ilość białego wina uzależniona jest od ilości cebuli. W momencie, kiedy wino się nam zagotuje, dolewamy bulion warzywny. Od momentu zagotowania całej zupy czekamy 3 do 5 minut. Dodajemy ser gorgonzola i zupa jest gotowa. W momencie, kiedy już nam się zagotowało, gotowało się już około 5 minut, możemy śmiało dać gorgonzolę, bardzo drobno pokrojoną. I jedną czubatą łyżkę stołową. Mieszamy wszystko razem, tak żeby ser już się rozpuścił.
Zupa jest łagodna. Państwo, którzy przychodzą do naszej restauracji, wiedzą, że ta zupa u nas jest pikantna, a to dzięki dodatkowej papryczce piri piri. Także jeżeli ktoś lubi zupę na ostro, również może sobie doprawić to czymś ostrym, chili piri piri, jak najbardziej jest wskazane. I nasza zupa jest gotowa. Ma charakterystyczny, bardzo tymiankowy zapach. Również czuć ser gorgonzola. To nie musi być gorgonzola, to może być inny ser pleśniowy, intensywny, ale taki typu gorgonzola jak najbardziej by do tego był wskazany. Aby przełamać ten szary kolor, dodajemy coś zielonego. W naszym przypadku tradycyjnie jest to listek świeżej bazylii. I zapraszam na krótką przerwę. Przejdziemy zaraz do kolejnego dania. Witam po krótkiej przerwie. Kolejną propozycją z kuchni włoskiej też będzie bardzo łatwy przepis. Zresztą kuchnia włoska słynie z tego, że jest łatwa, szybka i smaczna. Będzie kurczak w sosie alla piccata. Sos piccata jest jakby połączeniem smaku kaparów, wiadomo, to jest smak bardzo wytrawny, z kwaśnym z soku z cytryny. My do tego jeszcze dodamy skórkę cytrynową. To wszystko będzie w takim ciekawym, maślano-kaparowo-winnym sosie. Załączamy patelnię. Potrzebujemy około 180 g na jedną porcję, chyba że dwie mniejsze. 180 g piersi z kurczaka i po to, żeby szybko one nam się usmażyły, pierś przykrajamy na pół. Doprawiamy solą i pieprzem. Pieprzem, oliwa na rozgrzaną patelnię. W trakcie smażenia dodamy masło, nie możemy od razu, żeby nam się za szybko to masło nie przypaliło. Kurczaka obtaczamy w mące pszennej. Po to, aż żeby się usmażył na taki fajny, ciekawy, chrupiącą konsystencję, a jednocześnie mąka nam ten sos zagęści. Sprawdzamy, czy oliwa jest już dostatecznie gorąca. Tak. Smażymy naszego kurczaka. Co będziemy teraz potrzebowali? Na pewno sok z cytryny, ale zanim to zrobimy, potrzebujemy parę nitek drobno pokrojonej skórki cytrynowej. I sok z cytryny. Myślę, że z połówki w zupełności wystarczy. Wyciskamy. Najlepiej wyciskać przez palce, wtedy żadna pestka nie ma prawa nam się do soku dostać. Sprawdzamy naszego kurczaka. Musimy go przełożyć na drugą stronę. W tym momencie dodajemy łyżkę sojową masła. Zmniejszamy delikatnie ogień pod patelnią, ponieważ nie chcemy, żeby zbyt mocno nam się to wszystko smażyło, żeby za szybko nam się masło nie przypaliło. W momencie, kiedy się masło rozpuści, dodajemy przygotowaną wcześniej skórkę z cytryny. Tu warto powiedzieć, że cytryna została wcześniej sparzona po to, aby zlikwidować posmak goryczki. Dodajemy kapary. Kiedy kurczak nam się podsmaży, zalejemy to białym winem. Do momentu zredukowania zrobi nam się naturalny sos. Białe wino. I tylko czekamy teraz, aż nam się sam zrobi sos na patelni. Pod sam koniec dodajemy sok cytryny. Do takiego dania myślę, że najlepiej pasuje ugotowany ryż. Możemy to podać na makaronie, na takim grubym, na przykład tagliatelle albo pappardelle. Ziemniaki z tym sosem raczej nie będą pasować. Na średnim ogniu
dusimy kurczaka w tym sosie około 2 minut. Po około 2 minutach i zredukowaniu się sosu nasz kurczak w sosie alla piccata jest gotowy. Sos winny, winno kaparowy na maśle z sokiem cytrynowym. Ja wiem, że to może troszeczkę Państwa dziwi, że z kurczakiem taki dziwny sos, no ale trzymajmy się tradycji, taki przepis jest, więc będziemy się go trzymać. Do dekoracji coś zielonego i nasze danie tak naprawdę jest gotowe. Żegnam się z Państwem tradycyjnym smacznego i zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję.